Słuchajcie, już wam mówimy. Tak. Patrzcie na paragon. Niecałe 3 złote. 2,89. 2,89. Becia zadała za. Za. Takiego. Takiego kuraka. Kilo chyba 20 miał. Kilo no. 29. Patrzcie, za 3 złote. Fajny kurczaczek. Wczoraj jeszcze myszy łapał. Tak, takie były promocje. Także wzięłam kurczaczka, mówię, wypróbuję w tym kosori, co nie? Zobaczymy, jak wyjdzie w całości. Bo jeszcze kurczaka całego nie piekłam. No Jezu, bo coś miałam mówić. Bo nie było, były kilo 60, 70, a ja bym chciała takiego małego spróbować. Co byś chciała spróbować? Małego? To mnie to tylko chleb na myśli. Patrz. Wiecie co? Faktycznie to u was jest drożej, bo może jak... U was jest taniej. Chodzi o fryzjera, u was jest taniej, bo u mnie jest tak drogo. Ja mam włosy dokąd, Artek? Do ramion? Troszkę dłuższe. Troszkę dłuższe niż do ramion. Proste włosy. Robiłam odrosty, tak? Robiłam mi pasemka tym takim białym... Boże, zapomniałam. Jak to się nazywa? Rozjaśniaczem. I później nakładała farbę. I koniec. I to wszystko. Bez modelowania i podcinanie. Końcówki. Wygładzenie na prostownicę takie szybkie i koniec. I to wszystko. I to, jak mi ta pani... Ja wcześniej płaciłam, nie wiem czy ja mówiłam, 320 zł. To mi się już wydawało, że jest to drogo. Ale jak mi dzisiaj wczoraj zaśpiewała 400 zł, to mnie normalnie aż... No przecież przesyłacie ceny u was. Tak. To 180, 220, ale nie 400. Właśnie, ale nie 400. To... O, Beci siostra w Hiszpanii powiedziała, że płaci za to wszystko 60 euro. Tak. To jest 240. I moja siostra ma. W Hiszpanii. I słuchajcie, moja siostra ma dłuższe ode mnie włosy i ma gęstsze ode mnie włosy, bo ja to mam takie bardzo rzadkie włosy. A moja siostra ma gęste włosy. No. Także szukam nowego fryzjera. Jeżeli nie znajdę, to tak jak chyba Krystyna, chyba Krysia napisała. Coś mi się tak zdaje, że chyba Krysia. Że ona sobie z Janny kupuje jakąś tam farbę. Ten. I ona sobie sama robi. I powiem wam, że pochodzę po fryzjerach. Jeżeli okaże się, że każdy z nich będzie sobie śpiewał 300 zł, 400 zł, to ja przechodzę. Włączę sobie na YouTubie filmiki, poszukam jak to się robi. Ja jestem zdolna. Przecież ja ciebie sama tle ścinam. To nie ci włosy. Szczerze. No, szczerze cię sama. Ścina kat. Dobrze. No. Szczerze cię sama. I przecież ile już czasu? I ja powiedziałam, że nie. To ja nie. Ja nie. Słuchajcie, dla mnie jest to bardzo. Powiem wam, że gdyby ta pani mi powiedziała wcześniej, że. Cena skoczyła do 400 zł, to ja bym zrezygnowała. No ale jak już zrobiła i powiedziała, no to po prostu mi było no głupio, tak? No i kolor nie ten. No i kolor nie ten, co? Patrzcie, kto z nami siedzi oczywiście w kuchni. Fruziek! Fruziek. Fruziek! I wkładamy naszego kuraka. Niech idzie, co nie? Tak, niech kura idzie. Niech idzie, zobaczymy. Ale was rzucałem, majcie kura, nie? Czekaj, muszę wyciągnąć ten. Becia będzie wtykać. Kurde, nie pomyśleliśmy, jak robiliśmy meble, żeby tu były... Te... No, żeby tu było gniazdko. Tak, a kabeleki są takie krótkie w tych wszystkich tych... Trudno, nasza wina. Becie wina, kurde. Trudno. A czemu moja wina? No bo powiedziałaś przed chwilą. Nasza powiedziałam. Start? I teraz tak, no kurczaka raczej nie, bo tu są pałki, to będzie mało. On ma kilogram, ja bym zrobiła w ten kilo sposób. 20. Ja bym dała na, bo to bardziej piecze niż piekarnik, więc kurczaka bym nastawiła na 180 stopni, więc podejrzewam, że ja tu nastawię na... A czekaj, patrz, nie, jeszcze raz, bo widocznie. Ja bym tu dała na 170 stopni, i damy na full, wiesz, na 60 minut. Ale po 30 minutach po prostu... No, weźmiemy, przyjdziemy sprawdzić. Tak, przyjdziemy po prostu sprawdzić, jak to się...
Tak, jak się sytuacja przedstawia. No i wam pokażemy po 30 minutach tak. I później oczywiście jak upieczemy, nie? Jak upieczemy. Dobra, idź, zobaczymy, bo może akurat można krócej, no trzeba po prostu sprawdzić. I start. Start. Słuchajcie, już wam pokazuję, bo już prawie kończymy. Patrzcie. Ale czekaj, odejdź, bo ja pokażę też pod spodem, wiesz, kurczaczka. Czekaj. Bo ja muszę dać go tu, o. Sobie znalazłam takie miejsce, gdzie go mogę sobie położyć. On zostało jeszcze 10 minut, tylko że ja po pół godzinie zmniejszyłam temperaturę do... Patrzcie. Ale... Do 150 stopni. I odwróciłam go, co nie? Ale jest piękny. I jeszcze niech się cały tłuszcz, wszystko co ten, to się wytopiło tam. Ale ekstra, czekaj. A jaka jest skórka? Chrupiąca. Słychać? Słychać. Piękny. Dobra, wkładamy go jeszcze. Uwaga, uwaga. Wkładamy. Bo to wszystko zależy, jak kto lubi mieć przypieczone, co nie? Bo są tacy, co lubią więcej, są tacy, co lubią mniej. My lubimy więcej przypieczone. Jeżeli ktoś lubi mniej, to nawet krócej. Powiem wam, że w sumie to by było godzina i 10 minut. No ale cały kurczak, nie? Tak, cały kurczak. Kwiatek wyrasta, czy zniknął? Kwiatek, słuchajcie, nie wiem, stanął. Stanął w miejscu. No. Zimno się zrobiło. Stanął w miejscu, chociaż jest tutaj, bo widać, że jest, ale nie rusza się nic. Tutaj dałam cebulki, dwie, które bardzo chcą rosnąć w szczypiorek. To będą rosnąć. I słuchajcie, ten szczypior też bardzo... Szczypior, patrz. Czosnek. Ten czosnek też bardzo chce rosnąć i ja go posadzę teraz, jak pójdziemy na działkę. Nie wiem, rozdzielę i posadzę na działeczce. Przesuń, Dziusia, przepuść. Czekaj, idzie. Słuchajcie, patrzcie, idzie. Nie zobaczyć. Mówcie, że on nie ma co jeść, jak ma w miseczce. On idzie zobaczyć, co tam jest. Matuś. Czy coś jest nowego? On spał i on taki jest za koła pućkany cały. To, chłopczy? No. Martuś. No. Jaki zaspany. Co? Ale wiesz co, jeszcze ktoś może ma... Czekaj, daj tutaj. Słuchajcie, ja dostałam tego kwiatka na 8 marca, co nie? No, rok temu. Tak, rok temu. I co jest z nim? On już mi się zdaje, że on to już coś przekwitło. Wypuściło coś takiego tu. To są nowe listki, te o malutkie. To są stare. Ale teraz słuchajcie, ja nie wiem, czy wy macie takiego kwiatka, czy ja mam to obciąć? Czy wyrwać środek? Czy... Bo niby wyrywają środek i wsadzają. Ale co wsadzają? To wyrwać cały? Tak, ten środek nowy niby się wyrywa i wsadza jeszcze raz, ale jeżeli nie wiem, ktoś wiecie co to za kwiat? Czy ja mam tylko to wyrwać? Jak to przesadzić? Czy to faktycznie wam puści? Tylko widzicie, no tutaj mi się, o tak jakby się liście posklejały i one... Robił się taki ciemny. No ale to wygląda jakby nowy kwiat rósł w starym. W starym, ale on się zatrzymał i teraz nie wiem. Ja tam nic nie widzę tutaj w środku. No nie wiem, czy ktoś coś robił z tym kwiatkiem, bo to już jest, to widać ewidentnie, że to już jest... No jest suchy, taki badylek. Tak, taki badylek. Znaczy suchy jeszcze tak bardzo nie... No nie, ale on zamiera, to widać. Tylko nie wiem co zrobić, nie mam zielonego pojęcia. Czy wyrwać to, czy tak jak ty mówisz, to wyrwać i wsadzić no niby do ziemi? To trzeba wyrwać i wsadzić do ziemi. O, czekaj, tu pokaż. Widzicie, to, bo widzicie, to jest stare. Kwiat nowy. A to jest tak jakby nowe. Czekaj, bo o nie widać. A to tak jakby było nowe. Nie wiem, no nie wiem, czy to nie ma korzonków, no ale... No na razie, poczekajmy, zobaczymy, co nasi widzowie powiedzą. I wracamy do chudego. Mamy tutaj... Panie od kwiatów, są takie panie, które są w tym temacie obeznane, bo ja to tak za bardzo nie, ale są panie, to są obeznane. Widzicie, jak je na podwyższeniu, bo nie może
Na samym dole by nie zjadł, nie? Bo coś ma z przełykiem, te koty tak mają. Zobaczymy się jeszcze, jak się kura upiecze. Tak. No i co? I wyciągamy. Wyciągamy naszą kurkę. Słyszycie? Kurczaczkę. To słychać chyba, to nie? No myślę, że tak. Jeszcze się piecze, czekaj, bo jest gorące. Polej mi po plecach. A co, chcesz się spiec jak kurczaczek? No ale ta Becia się kręci. No muszę się tak kręcić. Ale skórka, patrzcie. No. Ale pachnie. Nie wiem, wyciągamy? Wyciągamy. No to jak tam przecież, że on już jest... I Becia znów się kręci. I Becia rozkraczy kurczaka. I pokażę wam w środku, czy się upiekł. Co mam jeszcze? Normalnie wam chyba zdjęcie zrobię tej kurki. Okay. No bo to jest malutki. Ale taki kosztuje ponad malutki. 20 zł. No, więcej. O, mięciutki, jeszcze to patrz, to widać. Nogę musisz urwać, bo oni wszyscy się chwalą. O, tam się oddychał, widziałaś? Tak, oddychał? Artek. Czekaj, żeby to urwać, to muszę... On jest gorący. Tak, to nie. Musisz wziąć z tyłu nożyki, dwa, co? Po co ci nożyki? No to złap tym, szczypczykami. Nożyki. No nie trzeba nożyków, on jest tak delikatny i tak upieczony, że o. Patrzcie. Pokaż ten, nóżkę. O. Czekaj, poczekaj. Bo on mi się przesuwa. Muszę go przytrzymać. O. Patrzcie, to widzicie? Wszystko... Nie ma krwi. Nie ma krwi, to wszystko odchodzi. O, całe mięsko odchodzi. Ale gorące. No bo cię piek. A nie tak, jak niektórzy wyciągają, już tak. Nawet nie ma pary. No. Piękny, patrzcie. O, tu wszystko mięsko. I patrzcie, się, jaki jest soczysty. Mokry. Patrzcie, ile tu jest soku, nie wiem, czy to widać. A pokaż tu. O. No. Widać teraz? No, piękny. No. A pachnie? Dobrze, Becia nie chce. Tak, Becia nie chce. Nie, no, dlatego powiedziałam, nie, my w maju wyjeżdżamy i ja to urządzenie zabieram. Dlaczego? Może jest, nie jest to miniaturka urządzenia, tak? Ale... Jak będziemy tam trochę czasu nad jeziorem w domku i słuchajcie, wkładam tu kurczaka. A, poczekaj, chodź na tu jeszcze. Bo któraś z was się pytała, czy ja myję... Pokaż tutaj. Co my w ogóle myjemy? Ile to się i jak to trzeba myć? I teraz ja już wam pokażę, jak to przewrócę. Tu widzicie, jest czysto. Chociaż przed chwilą kurczak się piekł. Tu na górze też nie jest czysto za brudno. Dlaczego? Dlatego, że tu jest wentylator. Nawet jeżeli coś chlapie, to strumień powietrza to dusi na dół. Po drugie, grzałka tutaj wytwarza tak dużą temperaturę, że po prostu wszystko to, co chlapnie, się po prostu pali od razu. Więc naprawdę tu wytarcie tylko szmatką na górze i koniec. I to jest całe mycie. Tu na dole nie myjemy w ogóle nic. O, no. Jest patrzcie, czyściutko. Sucho. Tak, nic nie myjemy. A tam na górze to jest wytarcie szmatką i koniec. Tylko oczywiście nie jak jest takie gorące, co nie? Tylko trzeba pokazać. No mój palec był, no ale to. Nie no, ekstra. A i pokażę wam też, dołączę jak się czyści tą szufladę. Bo było ostatnio, ale się nie... Nie nagrało, nie weszło do filmu. Nie weszło do filmu. I a mamy, wrzucę to tak, wam. A mamy ten kawałek właśnie, jak czyszczę po skrzydełkach, tak? No. Po, gdzie tam były skrzydełka pieczone, później jeszcze coś było łódka pieczone. Łódka i coś tam. Tak. Pokaż, co jeszcze sobie upiekłaś. Tak. No, teraz wam pokażę, jak szybko można wyczyścić maszynę. Ona jest oczywiście gorąca, dlatego wyjmuję to widelcem. Bo jest gorące. Tego czyścić na razie nie będę, tej kratki. A już wam pokazuję, patrzcie ile tłuszczu się zebrało. Chociaż żeśmy skrzydełek nawet nie kropili, nie kropiłam nawet łyżeczką z oleju. Dlatego fajnie jest, żeby właśnie się odchudzać na wiosnę.
Cały tłuszcz wylałam. I patrzcie. Widzicie? Raz. Widać wszystko. Słuchajcie, tak fajnie się to czyści. O. Wytrzepię nad zlewem te całe, co się przypaliło. O. Zobaczcie. Czyste. Ano i ani. No Becia by była chora, nie? Rybka. Flądra. To jest flądra, duża flądra, pieczona w piekarniku, w rękawie foliowym. Tu jest tylko troszeczkę masełka, sól i pieprz. A tylko dlatego, bo były dwie, nie? Bo jednej już nie ma. Sól i pieprz i nic więcej. Tu nic więcej nie ma. Także cóż. Tak, czekajcie, muszę spróbować, żeby wam powiedzieć, jak to smakuje. Czy nie jest aby mdłe? Szyszunia. Ostatnia w sezonie. Mleczyk. Kto zgadł? Z czego to jest? Słowa o szyszuni? No, co to za film? Co to za film? Także jak się wam filmik podobał, to poprosimy o łapkę w górę i widzimy się na następnych. Chciałabym być na następnych przepisach, jak z moim kanałem. I widzimy. I życzymy wam miłego dnia. Pa, pa! Pa, pa!